Jeden z polskich dyplomatów wyznał dyskretnie, że Warszawa pod wpływem tendencji w Brukseli odwraca się od Izraela na rzecz Palestyńczyków. Ta dziwaczna zmiana kursu niekoniecznie stanowi jakąś nowość. Rozwija się owocnie od prawie 3 lat. W 2012 roku Sikorski przysłał do Izraela jakiegoś beznadziejnego ambasadora, który kompletnie nie wie, o co chodzi, a jego obecność tutaj jest zerowa. Nie przypadkiem też najbardziej antyizraelskie z polskich mediów to właśnie publiczne PAP i JAR. Wspominałem o tym już parokrotnie.